A jeśli chodzi o te poglądy polityczne i socjalizm, to ja miałem takie wrażenie, że nie tylko w tym temacie, ale w ogóle pani profesor jest przede wszystkim taką wielką obrończynią indywidualizmu, że to jest jakby klucz do świata i system polityczny możemy dzielić na lepsze i gorsze zależnie od tego, jak bardzo one chronią indywidualność człowieka, dają możliwości rozwoju, ale pozwalają mu być innym przede wszystkim. No, pani profesor też o sobie mówi, bo ja byłam inna, zawsze byłam inna. To zresztą prowadzi do innego takiego tematu, który w tej książce jest może niestety podskórnie jakoś tylko obecny. Był obecny jako temat tej naszej telewizyjnej rozmowy, czyli tematu, jak mówiłem, o indywidualizmie. Tak by to przełożyć na wymiar egzystencjalny, to tak naprawdę też czymś dla pani profesor istotnym, ważnym, fundamentalnym jest kwestia samotności. Człowiek nigdy nie jest sam, ale jest zawsze samotny. Powiedzmy sobie w tym sensie. To, że to brzmi paradoksalnie, ale tak to jest. No, w takim razie, czy ja mógłbym poprosić pana profesora Janusza Tesbira? Proszę państwa, swego czasu jechałem z nią i zatrzymał nas jeszcze milicjant i zaczął, widać było, że jest skłonny do odpuszczenia jakiejś tam winy i powiedział, pani, starsza kobieta i tak dalej, na co Basia przerwała, młody człowieku, po co te morały, ile płacę? I rzeczywiście zapłaciła tęgo, bo milicjantowi minęła sposobność do mówienia morałów. Proszę państwa, kiedy zastanawiam się właśnie nad Basią, to przypomina mi się inna przygoda motoryzacyjna. Wypiliśmy nieco, no powiedzmy nieco w cudzysłowie, nieco wina i zaproponowała, że mnie podwiezie. Ja wyrażałem obiekcję, nie mówiłem tego wprost, ale bałem się trochę. Na co ona powiedziała, Janusz, nie rozumiem, skąd w tobie tyle drobnomieszczańskiego przywiązania do życia? Pan profesor Leszek Szczucki nie zechciałby zabrać teraz głosu? Będę się powtarzał w tym sensie, że Janusz Tesbir tutaj już wspomniał o takim zacięciu motoryzacyjnym naszej jubilatki. Ja bym powiedział, że jest to kwestia poważna. Pewnego razu, to był chyba luty albo marzec, postanowiliśmy pojechać do Zakopanego przez przełęcz Krowiarki. A więc jedziemy, a ja z rodziną, Basia na czele. Jedziemy, po drodze spotykamy jakiegoś kierowcę ciężarówki, zatrzymuje się, mówi, oj, ja wam nie radzę, fatalnie. Basia mówi, co on tam gada? Jedziemy. No jedziemy, wjechaliśmy na górę, nagle trzask, stajemy, ani w to, ani w tamto. Sytuacja rozpaczliwa, za nami jest jakiś dwóch kierowców, też okropnie narzeka. My tak z synem, żeśmy wysiedli, podkładamy jakieś gałązki, ale wygląda to oczywiście fatalnie, nie ma łopaty, nie ma niczego. Basia przygląda nam się z bezbrzeżną pogardą i w pewnym momencie wrzasnęła, wsiadać! I myśmy przerażeni wsiedli, zapiąć pasy. To zapiąłem pasy. I pomknęliśmy w dół. I tylko słychać było taki straszny łomot, a ona ponurym głosem pada, no już diabli wzięli zawieszenie. Na tym. I żartów nie było zupełnie, żadnych. Zjechaliśmy na dół. Na szczęście ten samochód jakoś szedł. No to oczywiście o Zakopanym już mowy nie było. Wracamy. Pojechaliśmy tam potem do jakiegoś warsztatu. Na szczęście zawieszenie było w porządku. Moi koledzy pod tym względem są najlepsi. Naprawdę, oni mnie dobrze znają. I wiedzą, że ja jestem szofer. Prawda? Z książki się dowiedziałem, że miała pani profesor trabanta, a później to był duży Fiat 125. Nie, to było rozmaite. Ja miałam bardzo dużo samochodów przez te wszystkie lata. Tak. Szybko trzeba było. Ja je bardzo szybko sprzedawałam, potem kupowałam nowe. Ale nauczyła się pani jeździć przed wojną? Przed wojną, tak. Jeździłam przed wojną jeszcze. Tylko wtedy nie miałam prawa jazdy. Ale jeździłam.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym wieczorze i zapraszam do kuluarów, trzeba powiedzieć. Do kuluarów i tam może każdy może wyduszać na osobności z Pani Profesor pytania o sens życia. A teraz finałowa sekwencja Pani Profesor. Podziękować przede wszystkim chcę Gazecie Wyborczej, Zlakowi, tutaj redaktorowi Ilkowi, no i moim tutaj towarzyszom ciężkich posiedzeń, trudnych posiedzeń, którzy mieli taką niesamowitą dla mnie cierpliwość. Podziwiam ich za to. Bardzo dziękujemy.